Columba livia forma urbana, czyli inaczej gołąb miejski. To on razem z ludźmi koczującymi w miejskich parkach sprawia, że miasto ma mieć problem z utrzymaniem czystości ławek. Od wielu lat jest to sytuacja taka, na którą zwracają uwagę mieszkańcy i osoby przybywające do naszego miasta. To jest problem związany z utrzymaniem czystości tychże ławek, zwłaszcza w okresie letnim, okresie późną wiosną, w okresie jesiennym, wtedy kiedy najwięcej osób chce korzystać z tych ławek. Radny Andrzej Rataj złożył interpelację do prezydenta miasta, czy urzędnicy zdają sobie sprawę z problemu niedoczyszczonych ławek. Miasto odpowiada. Problem jest powszechny. Oczywiście głównym tutaj powodem jest ptactwo, na które nie mamy wpływu, oraz koczujący w parkach ludzie. Staramy się oczywiście interweniować najczęściej, jak się tylko da. Miasto czyści ławki średnio raz w tygodniu, chyba że wymagana jest dodatkowa interwencja. W takim wypadku prowadzone są czyszczenia nadprogramowe. No różne mamy spostrzeżenia w tym zakresie. Być może pan prezydent ma niepełną wiedzę co do tego, jak mu raportują jednostki te, które wykonują te prace na zlecenie jednostek miejskich, bo to są konkretne podmioty pewnie wyłonione w przetargach, bo sytuacje są różne, gdzie te ławki są, zdarza się, nieczyszczone przez dłuższy czas. Jednak Zarząd Zieleni Miejskiej zapewnia, że cały czas sprawuje kontrolę nad czystością w miejskich parkach. Każdy osobiście sprawdza te ławki, sprawdza stan tej małej infrastruktury, także takie kontrole są przeprowadzane. Bardzo często pokusiłabym się nawet o stwierdzenie, że codziennie, bo codziennie nasi inspektorzy są właśnie w terenie. Spotkani przez nas poznaniacy są podzieleni. Jednym poziom czystości faktycznie przeszkadza. Cały czas schodzę do tego. Widzę, że są butelki często, papiery. Tak jak poza tym dużo jest pijanych, tu ludzi śpią. A inni z naszych rozmówców są usatysfakcjonowani. Nie przeszkadzają im nawet parkowi koczownicy. A gdzie oni mają koczować, proszę pana? A gdzie mają iść? Z dworca ich pogonią? Z ulicy ich pogonią, jedynie park zostaje. No park jest takim wspólnym dobrem, także niech sobie tu siedzą, byleby posprzątali po sobie. Ale często problem polega właśnie na tym, że po sobie nie sprzątają. Nieczystości pozostawione przez ptaki i koczowników zdaniem radnego Rataja mogą być poważnym zagrożeniem. Mamy też sytuację niestety z zagrożeniami epidemicznymi w związku z zanieczyszczeniem przez ptaki, czy też przez osoby, które mają no niestety różne kłopoty zdrowotne, więc warto byłoby zwrócić na to uwagę i w większym zakresie doglądać tego tematu. Jednak ekspert z Uniwersytetu Przyrodniczego uspokaja. Zagrożenia wynikające z zanieczyszczeń to głównie kwestia estetyki. Zdrowotnie naprawdę nie sądzę, jeśli zachowuje się po tym wszystkim no podstawowe zalecenia higieniczne, czyli umycie rąk po przyjściu do domu, przed jedzeniem, nie jedzenie tymi brudnymi rękoma, no to przepraszam, ale to są naprawdę zalecenia dość oczywiste, takie z nami były, są i mam nadzieję będą, więc tutaj żadnych poważnych kwestii epidemiologicznych do tego bym nie mieszał. Dodatkowo Zarząd Zieleni Miejskiej zaznacza, że dba o parkowe ławki, również pod kątem szkodliwych bakterii. Oczywiście są sprzątane, są dezynfekowane, więc mieszkańcy mogą się czuć jak najbardziej bezpiecznie. Zdaniem radnego Rataja miasto powinno więcej zainwestować w utrzymanie czystości w najczęściej odwiedzanych przez poznaniaków parkach, bo dzień po czyszczeniu mogą być już zanieczyszczone. Osoby, które prezentują zachowania dysfunkcyjne społecznie, czyli po prostu sobie w godzinach wieczornych, nocnych albo biesiadują, albo nawet śpią na tych ławkach, gdzie następnego dnia rano osoby, rodzice z małymi dziećmi na tych ławkach siedzą i to jest no, niestety dyskomfort nie tylko związany z estetyką, ale też i z różnymi zarazkami. Miasto zaznacza, że osoby koczujące w parkach są zgłaszane straży miejskiej. Natomiast jeśli chodzi o gołębie, to eksperci mówią jasno. Jeśli chcemy ich spotykać w przestrzeni miejskiej mniej, to wystarczy ich nie dokarmiać. Jakub Pięta, Puls Dnia.